No ale się nie poddaje. Cześć, witajcie na kanale TechWish. Dzisiaj pokażę Wam sprzęt, za pomocą którego skręcicie 10 szafek, 3 pecety albo 2 rowery. Tak naprawdę nie wiem, ile śrubek jest w rowerze, ale to cacko przykręci ich 180. Pewnie zastanawiacie się, czym się różni tak naprawdę wkrętarka od wkrętaka, bo to nie są te same narzędzia. Otóż wkrętaki zazwyczaj są dużo bardziej ergonomiczne, dużo wygodniejsze, dużo lżejsze, przez co mogę wielokrotnie powtarzać pracę bez obawy o mój nadgarstek. Mają też wolniejsze obroty, co nie jest wadą, jest to dużą zaletą przy wkrętakach, ponieważ dbają one o nasze powierzchnie wkręcane, o gwinty naszych śrub, o to, aby tak jak w przypadku wkrętarki za szybkie obroty czegoś nie zniszczyły. Postanowiliśmy zabrać nasz Mi Cordless Screwdriver na testy garażowe. Zobaczymy, jak sobie poradzi z różnymi rozmiarami śrub. Ja je tak wstępnie podzieliłem na dwie kategorie. Na kategorię, z którą myślę, że sobie poradzi i na którą kategorię, której będę zaskoczony, jeśli sobie poradzi. Tu mamy dwa duże wkręty do drewna i wkręta też do metalu. No i te śrubki, z którymi mam wrażenie, że sobie poradzi bez problemu. Tak, wybierzmy sobie bita najmniejszego. Mała śrubka. Test zrobimy też na dwóch powierzchniach. Wkręcę i wykręcę najpierw wkręta z płyty wiórowej, a później zrobimy to samo w drewnie. Także w prawo przykręcamy. Wkręt teraz trochę dłuższy. Teraz już taki klasyczny, z trochę większą główką. Bez problemu. Coś naprawdę już trochę większego. Szczerze mówiąc, nie jestem pewny. Wykręćmy sobie może je teraz i zobaczymy, jak poradzi sobie w drewnie. A to chyba w ogóle coś, o czym wcześniej nie wspomnieliśmy, to że nasza końcówka jest magnetyczna, czyli będzie nam śrubki ładnie trzymać. Dodatkowo wkrętaki wyposażone są w dużo bardziej precyzyjne sprzęgło, które nawet jak będziemy chcieli na siłę docisnąć jakąś śrubę, nie pozwoli nam tego materiału zniszczyć i przekręcić gwintu, czy też przekręcić materiału skręcanego. Przejdźmy teraz do wkrętów większego kalibru. Tutaj mamy dosyć długiego wkręta do drewna. To jest 6 cm, czyli całkiem spora śruba. Materiał, w który wkręcamy, trochę się nam niszczy, ale to są warunki garażowe. Gdybyśmy chcieli robili normalne odwierty, zrobilibyśmy sobie najpierw dziury wiertarką i później dopiero wkręcali, żeby nam drewno nie pękło na przykład. No ale jako, że chcemy sprawdzić jej moc, no to nie będziemy jej pomagać wkrętarką. Wkrętarka przychodzi do nas w takim pudełeczku. W środku mamy takiego softcase'a, bardzo małych wymiarów, który mieści nam cały zestaw. W środku oprócz wkrętarki i kompletu bitów mamy jeszcze kabelek USB-C, bo urządzenie jest ładowane właśnie portem USB-C, co też jest fajnym rozwiązaniem we wkrętaku elektrycznym. Możemy go naładować kablem od telefonu, z powerbanka, z laptopa. Także wygoda ładowania. A dodatkowo baterię mamy tutaj o wielkości 2000 mAh, co daje nam wyniki wkręcenia około 180 śrub. Dodatkowo mamy tutaj z przodu lampkę, która podczas świecenia rozświetla nam przestrzeń. No i mamy zmianę trybów, czyli mamy blokadę po środku, gdzie tylko światełko będzie działać, głowica nie będzie się obracać, w lewo, czyli odkręcanie, i w prawo, czyli przykręcanie. Teraz ostatni, taki największy wkręt do drewna, jakiego znalazłem. Zaraz poszukamy, może znajdę jeszcze coś większego. No ale to już jest gruba, jakaś gdzieś około 5-centymetrowa śruba, zakończona torksem. Zobaczmy, jak ona.
Słychać było, że sprawiła jej większy problem, ale nie będziemy już tych wszystkich śrub wkręcać w drewno, tylko weźmy te największe i spróbujmy z nimi, jak to wyjdzie. I tutaj będziemy przez trzy warstwy się wiercić. Oj. I tu będziemy przez trzy warstwy przechodzić. To jest właśnie to inteligentne sprzęgło, o którym wcześniej mówiłem. Czyli coś, co przy minimalnym oporze, w którym wkrętarka czuje, że mogłaby zniszczyć naszą powierzchnię, ona po prostu odpuści. Nie pozwoli mi tego drewna zniszczyć. I trzy warstwy, gruba decha, dwie warstwy płyty wiórowej. Jestem pod wrażeniem naprawdę, że to się wkręciło, bo wiem, że słabsze wkrętarki na przykład mogły mieć problem z tym. Jeżeli chodzi o zestaw końcówek, jest tu przedłużka, o której już wspomniałem, i jest też 12 najbardziej popularnych bitów. Mamy dwa płaskie, mamy cztery krzyżaki, trzy imbusy i trzy torksy. Jest to taki zestaw końcówek, który przyda Wam się przy każdej pracy domowej, przy każdym skręcaniu mebli. Jakiekolwiek meble z IKEA czy z innego dyskontu, jakie zamówicie, będą posiadać dokładnie te złączki. Jakieś części samochodowe rozkręcane, pecet, rower nawet, oprócz jeszcze paru kluczy, czy nasadowych, czy takiej klasycznej czternastki, no to są właśnie końcówki, które będą Wam potrzebne przy tych pracach. Idę po większą śrubę. Zobaczmy, co jeszcze znajdę. Znalazłem coś takiego. Co prawda nikt nie pomyślał, że będziemy tą końcówkę wkręcać wkrętarką zwykłą, albo właśnie wkrętakiem. No ale jesteśmy przygotowani na to. Spróbujmy, jak pójdzie z tą śrubą. Ok, udało się zacząć. No także dobrnęliśmy do limitu. Dodatkowo wszystko jest oczywiście spakowane w taki ładny softcase. To chroni nasz sprzęt przed zakurzeniem. Też jego wymiary są tak niewielkie, że spokojnie może się to zmieścić w schowku w samochodzie, w szufladzie, w biurku, czy nawet po prostu ładnie wyglądać w naszym serwisie rowerowym. Dodatkowo ten sprzęt mnie kupuje wyglądem. On jest naprawdę sexy. Sexy. Takie grafitowe wykończenie, całość spakowana w jak największym wygospodarowaniu miejsca. To jest coś, co też zawsze mnie wkurza, jak kupuję sobie wkrętarkę. Mam taką walizę i w środku mam taką wkrętareczkę małą. I jakby, no, nigdy już nie używam tej walizki, w sensie wrzucam tą wkrętarkę do torby i tyle. A tutaj, no na pewno bym tego case'a używał. Mamy tutaj wkręta do metalu. On jest zakończony takim małym wiertełkiem na końcu i spróbujemy się wkręcić w 2-milimetrową blachę. Zobaczymy, czy się przewiercimy. No właśnie, to może chwilkę zająć, dlatego pomogę sobie lekko. Okej? Okej. No ale się nie poddaje. No jak? No i weszło, no. Także tutaj już dalej nie pójdziemy, ale możemy sobie zawsze włączyć tryb neutralny i coś takiego ręcznie jeszcze dokręcić. Podsumowując, wkrętak automatyczny od Xiaomi, trzeba było powiedzieć sobie o trzech ważnych rzeczach. Po pierwsze, zadba on o Wasze zdrowie, nie nadwyręży Waszych nadgarstków, nie będziecie narażeni na wielokrotne wkręcanie śrub. Po drugie, zaoszczędzi on Wasz czas, bo jest to automatyczny wkrętak, nie będziecie musieli tego sami wszystkiego wkręcać. A po trzecie, nie zniszczy Waszych sprzętów. Precyzyjne sprzęgło zadba o to, żeby śruby czy sprzęty wkręcane nie były nadruszone czy zniszczone. Jeżeli spodobał Wam się ten sprzęt,
wpadajcie do sklepów stacjonarnych TechWish, tam możecie zobaczyć go na żywo, a sprzedawca opowie Wam coś ciekawego o tym sprzęcie, albo na naszą stronę, gdzie również jest dużo informacji, możecie sobie wybrać, zamówić prosto do domu. Mamy też różne inne socjalki, zapraszamy Was na Instagrama, na TikToka, gdzie wrzucamy dużo materiałów o tym śrubokręcie w krętaku automatycznym, na pewno też się coś znajdzie. No i grupa Łowcy TechWish na Facebooku, gdzie są najfajniejsze promocje, najciekawsze nasze okazje. Oprócz tego, jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie po sobie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i naciśnijcie dzwoneczek, żeby być poinformowani o następnym odcinku. Dzięki, cześć.